Czy dzisiaj będą jakieś nowości? Zobaczymy. Już tam do was idę, coś zaraz wam pokażę. Witajcie, witajcie. Dzisiaj kolejny ciekawy grzybek, ale zanim coś opowiem o tym grzybku, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jakie tutaj mamy środowisko. Jak wszędzie widzicie, dookoła są same sosny. Nie ma tu żadnej osiki, żadnych brzóz, tylko sosna. A grzybki już pewnie widzicie, które są na dole. I zaraz sobie zbliżymy i zobaczymy, co to za grzybki, bo to dosyć ciekawe miejsce z tymi grzybkami. Teraz możecie sobie zobaczyć na zbliżeniu, jak te grzybki wyglądają. Pewnie część z was powie koźlarz czerwony, krawiec, polok. Tych nazw lokalnych jest pełno, ale jako ciekawostkę wam powiem, że to są koźlarze sosnowe. Dlatego na początku filmu prosiłem, żebyście zwrócili uwagę na środowisko, że dookoła mamy same sosny, bez brzóz, bez osik, same sosny. I to są właśnie koźlarze sosnowe. Akurat tu mam problem trochę ze światłem. Zobaczcie. Twardy grzyb, naprawdę twardy. Dużo twardsze od koźlarzy czerwonych. To jest piaskownia. Część pewnie będzie wiedzieć, jaka piaskownia, bo wiedzą, gdzie nagrywam. Może zrobimy sobie jakiś przekrój tych koźlarzy. Tutaj jest akurat najważniejsze jest środowisko, w którym je spotykacie. Zobaczcie, że czym bardziej młody koźlarz, ten trzon ma jeszcze w miarę jasny, a z wiekiem staje się taki właśnie łuseczkowaty, z czarnymi kropeczkami. W tym przypadku, jak wam pokazuję te koźlarze, to zobaczcie, że one są w miarę grube, te trzony. Ale w zależności od jaką lokalizację traficie, mogą być takie grube, jak tutaj, co mamy. Ale mogą być też te trzony cienkie. Kapelusz, jak widzicie, jest dosyć czerwony, ciemny. Taki bardziej matowy. Jakbyście się przyjrzeli, to nawet by można powiedzieć, że jest taki lekko włochaty na tych owocnikach. Ale one bardzo mocno przypominają właśnie koźlarze czerwone. Zrobimy sobie zaraz jakiś przekrój jednego koźlarza, żeby wam pokazać, jak wyglądają na przekroju i co się z nimi dzieje zaraz po przycięciu. Zobaczcie, zrobiliśmy przekrój. Minęło od czasu przekroju jakieś 5 minut, może 6, nie wiem. Dokładnie, jak widzicie, lekko ściemniał w przekroju ten grzybek. Nie jakoś strasznie, ale ściemniał. I jak widzicie, w górnej części mam jeszcze jeden, który był rozdeptany i wam pokażę, że też zauważcie, że trzon ściemniał od połowy w górnej części. A tu jest, widzicie, że był właśnie przyciśnięty, przydeptany i jest przetarty też na zewnątrz, ściemniał. Także tak się zachowuje ten koźlarz sosnowy. To środowisko, które wam powiedziałem, jest najważniejsze. Tutaj nie ma tych liściastych drzew, więc macie taki 100% sosnowy. Jakbym chciał wam pokazać, jakbym miał tu w okolicy jeszcze jakieś inne drzewa liściaste, mógłbym się zastanawiać, bo ktoś by mógł to zanegować, to co pokazuję, a w tym przypadku macie czystą i jasną sprawę. Są okresy, kiedy tych sosnowych jest tutaj, koźlarzy sosnowych jest tutaj bardzo dużo. W tym okresie, kiedy teraz to nagrywam, no nie ma ich zbyt dużo, ale już się pokazują. Dlatego chciałem skorzystać jeszcze i przed urlopem coś wam nagrać i pokazać. Koźlarz sosnowy. Tu też możecie zobaczyć wygryzione przez ślimaka. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się jakoś. Zobaczcie, że tam taki kolorek niebieskawy w środku się zrobił, w tej dziurce. Spróbujemy. O, tak zbliżymy. I teraz będzie tam widać nadgryzione. To nie widać, bo akurat z tym oświetleniem nie jest tak idealnie, jakbym chciał. Ale może jakoś tak pokażę.
I tutaj widzicie, ten owocnik jest młody. Zwróćcie jeszcze uwagę na trzon, że tych czarnych łuseczek nie widzicie, bo jest stosunkowo młody ten owocnik. A na tych już starszych widzicie, że te łuseczki na trzonie się pokazały. To tyle. Do usłyszenia. Cześć, pa.